Moja duchowość nie potrzebuje nazwy. Nie ma zasad i nie pasuje do żadnej formuły. Jest wyjątkowa jak gwiazda na niebie i ulotna jak poranna mgła. Moja duchowość nie pochodzi z książek, ale wypływa z głębi mej duszy. Moje święte słowa są zapisane w nurcie rzeki, a moje ulubione hymny szepcze wiatr. Las jest moim kościołem, a moje ciało jest moją świątynią. Moimi ulubionymi nauczycielami są ptaki i drzewa, a wśród moich przewodników jest słońce, księżyc i gwiazdy. Moja duchowość czci wszystkich proroków i szanuje wszystkich świętych i rozpoznaje prawdę bez względu na jej pochodzenie. Kontaktuję się z Buddą i rozmawiam z Chrystusem. Służę miłości i jestem posłuszny mojemu sercu. Kłaniam się przed Matką Ziemią, pięknem światła i niebem Ojca. Uwielbiam poezję, sadzenie kwiatów i miłość. Moja duchowość szanuje każde życie i szanuje wszystko, co mnie otacza. Rozmawiam ze zwierzętami i czasami przytulam drzewa. Mam pokorę wobec gór i strumieni. Unoszę się na wietrze i mówię do słońca. Moja duchowość jest głęboka. Widzę kolory ludzi i słyszę ich klimaty. Czuję to, co czują inni. Wiem, co próbujesz mi powiedzieć, nawet gdy brak ci słów. Wierzę w uzdrawiający dotyk i moc bezwarunkowej miłości i widzę boskość we wszystkim. Moja duchowość jest wolna jak ptaki, uziemiona jak drzewa i czysta jak błękitne morze. Moje niebo jest tu na ziemi i moje piekło też. Szepty mojego ducha są moim pastorem, księdzem i duchownym, a mój Zbawca jest w lustrze i patrzy na mnie. Ufam boskiej synchroniczności. W miłości jestem oczyszczony i we własnych łzach zostałem ochrzczony. Moja duchowość nie jest w opozycji do Twojej, jakakolwiek ona jest. Kocham Twoją duszę, szanuję Twoją prawdę. Widzę blask, który płynie z Twoich oczu i podziwiam piękno, które masz w sobie. Będę Twoim nauczycielem, jeśli będziesz moim. Moja duchowość jest taka, której inni nie zawsze rozumieją, ale prowadzi mnie do prawdy, tak jak rzeki wpływają do morza. Liczy się tylko to, że moja duchowość jest dokładnie tym, czego potrzebuję. Moja duchowość jest właściwa dla mnie. Tekst Christine Rogers i pytanie do Ciebie. Jak wygląda Twoja duchowość? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.